No, kochani, drugi dzień w Alicante. Jadę zaraz do Doliny Guadalest. Tam są ruiny starego maurytańskiego zamku z XI wieku. Także cóż, muszę złapać tramwaj, który jedzie do Benidormu, a stamtąd już dalsza ciąg podróży autobusem. Także jedźcie ze mną, jeżeli macie na to ochotę. A myślę, że tak, bo to dosyć ciekawe miejsce i przepięknie położone. I oto mój tramwaj. L1 do Benidormu. Benidorm, mniej więcej godzina jazdy tramwajem. Jest to miasto wieżowców, znany kurort dla Anglików. Jest cholernie gorące, jest po godzinie 9. Jest prawie że 30 stopni. A ja jeszcze muszę czekać chyba z godziny do autobusu właśnie do Guadalest. I z jednej strony natura, taka strzelista, sucha góra z jakąś wioską u podnóża. A z drugiej strony oto i tramwaj i wielkie miasto Benidorm. Ponad 60 wielkich wieżowców. A jeszcze w latach 60. była to zwykła rybacka wioska. Obecnie znany kurort wypoczynkowy. No a z tym kurortem to może przesadziłem. Po prostu znana miejscowość wypoczynkowa i turystyczna. I oto jest zamek Guadalest. W dolinie Guadalest. Jest to dolina z 7 bodajże wioskami. Dolinę tą zamieszkiwali głównie Moriskowie, czyli muzułmanie, którzy przeszli na wiarę chrześcijańską. Zajmowali się oni głównie rolnictwem, jednakże ten zamek służył im jako baza wypadowa do wypraw wojennych. Zresztą do tej pory żyją tutaj potomkowie Morisków, a ich populacja wynosi około 600 osób. I przepiękne góry tam. A samo miasteczko jest także dosyć ciekawe. Mamy tutaj sporą ilość muzeów, między innymi Muzeum Miniatur. Jest dosyć trudne sfilmowanie w środku, już tam kiedyś byłem. Po prostu takie miniatury, które możemy zobaczyć na przykład w szpilce od... Przepraszam, w ucho od szpilki. Więc tego się nie da sfilmować, ale warto to miejsce odwiedzić. Tymczasem ja już idę powoli w stronę zamku. Oczywiście sklepy z pamiątkami muszą być. Czapeczki, koszulki i kapelusze. Niekoniecznie panamskie, ale... Ale kapelusz. Ach, tych pamiątek to jest tyle, że może by coś sobie kupić. I te urocze uliczki. Tam jakieś kolejne muzeum. Tymczasem ja pójdę tędy. Piękna droga prowadząca do góry, do zamku. I cóż, zamek jak widać jest położony bajecznie na tych wielkich skałach. A tam za palmami wielka szpiczasta góra. A na dziedziniec zamku wchodzimy sobie tutaj przez taki tunel. Tak można to nazwać. Jestem już wewnątrz zamku. Wstęp kosztuje 4 euro. Monstrancje. Wewnątrz sporo eksponatów, ale najfajniejszy widok jest tutaj na zewnątrz, na lagunę. Taka piękna, zielona laguna, otoczona wielkimi górami.
trochę wieje. Nie ma co ukrywać. I ponownie wewnątrz. Pamiątki, pamiąteczki. A ja chyba gdzieś przegapiłem wejście do zamku. Nie wiem, jak to się stało. Trudno. Więc zobaczmy jeszcze raz lagunę tutaj. Z tego miejsca. No tak, zamek jest tam. A ja teraz jestem tutaj. To dziwne. Jak to się stało? Na miejsce bajka. Byłem tutaj już raz w 2020 na początku, bo to zaledwie kilka tygodni przed tym, zanim się wszystko rozpoczęło, także miałem wielkie szczęście wtedy jeszcze. Troszkę ludzi jest, pomimo tego upału, bo jest około 30 stopni i to pomimo wysokości, ale miejsce, które trzeba koniecznie odwiedzić. A ja zaraz się muszę zorientować, gdzie jest w końcu wejście na zamek, bo coś tutaj pokręciłem niestety. Dzwony dzwonią. A ja w końcu znalazłem wyjście na zamek. Po prostu je tak troszkę idiotycznie przegapiłem, ale cóż. Wszedłem jeszcze raz na ten sam bilet. Po prostu popatrzcie na to. Przepięknie. I jeszcze tutaj mamy mały cmentarz na górze. Uszanujmy go. Problem polega na tym, że nie macie tutaj legalnie dron odpalić. Ale myślę, że zaraz znajdę jakieś miejsce ustronne i troszkę polatamy. Zamek w sumie nie jest taki okazały. Praktycznie tylko ruiny i cmentarz u góry. Ale jest tak urczo położony. Jest w tak niesamowitym miejscu. Ach ci muzułmanie, oni mieli właśnie rozmach i dosyć ciekawe pomysły. A ci to jeszcze w dodatku się przychścili na wiarę chrześcijańską, także to jest całkiem szacun. Ale miejsce, jak to byłem pierwszy raz, pogoda była taka średnia, ale dzisiaj jest po prostu, no kurczę, bajka, moi drodzy. Jest taka bajka.
I oto jestem, Benidorm, Stara Wioska Rybacka. Milion teraz wieżowców, znaczy milion, około 60 podobno. Grąsak w piekle. A ja idę w stronę morza. I tutaj gdzieś także powinno być Stare Miasto, ale nie wiem dokładnie gdzie. A praktycznie wszystkie te wieżowce, o, autobus, to są po prostu budynki mieszkalne. Być może tam poza paroma, które są hotelami gdzieś właśnie niedaleko wybrzeża i plaży. Tutaj mamy mapkę Benidormu. Jestem teraz w tym miejscu. Po tej stronie jest półwysep z punktami widokowymi. A ja będę chciał się przejść tędy właśnie wzdłuż całego miasta na drugą stronę. Jak widać, turystyka na maksa. Są oczywiście puby, robione typowo właśnie pod Anglików. Angielskie jedzenie typu fish and chips, angielskie flagi i angielskie piwa. To po co mogę tutaj przyjeżdżać? Teraz zobaczcie, jak to się ciągnie to miasto. Same wieżowce przy morzu. I oczywiście tysiące ludzi na plaży. No dobra, to jeszcze raz. Teraz takie ujęcie. I tutaj widzimy całą potęgę tego miasta. Starej wioski rybackiej. I tak jak wcześniej wspominałem, London Supermarket, no to jest katastrofa. Po co tutaj lecieć z Anglii, skoro macie wszystko na miejscu? No, oprócz pogody oczywiście. O, i tutaj jest dopiero imprezownia. Co tutaj się dzieje? Tłum ludzi, muzyka leci. Piasek jest tak nagrzany, że aż stopy pali. A woda cieplutka, jak zupa praktycznie. Jest tak ciepła woda, że się nie dziwię w tym momencie, dlaczego to jest aż tyle ludzi. Dlaczego tutaj przyjeżdża tyle co roku. Chociaż ostatnie 2 lata to niestety była lekka katastrofa, jeżeli chodzi o turystykę. Ale myślę, że się już wyrównało. Także moi drodzy, zapraszamy do Benidormu. Może tanio nie jest, ale za to fajnie i przyjemnie. I grunże ciepło, bardzo ciepło, bardzo gorąco. Nic, ja idę tamtą stronę, na drugą stronę miasta Benidorm. I naprawdę, bo to jest tak gorąco jak w Chorwacji praktycznie. Laska są w topless, także cóż, przyjeżdżajcie, dobre miejsce. I oczywiście sklepy, piemonteczki, restauracje,
stary kościół. I pamiątki, wszędzie pamiątki, moi drodzy. A ja zmierzam w tą stronę. Restaurację. I tutaj kolejny widoczek już na drugą część. Ech, widoczki, widoczki nie z tej ziemi. Tymczasem ja jestem w miejscu o nazwie Plaza del Castel, ponieważ kiedyś był tutaj zamek Benidorm. Ale co się z niego stało? Praktycznie nic. Tylko te małe fragmenty tutaj. Taki przepiękny balkonik w stronę morza. Turkusik. Płynie łódź wycieczkowa. Ech, co to za życie tutaj. Dokładnie, to jest tablica opisująca historię zamku. Oczywiście Benidorm. Zameczek był kiedyś w tym miejscu, ale niestety został zniszczony przez historię. Póki co uważam ten krótki wyjazd za bardzo dany. Pogoda jest wyśmienita, jest tak gorąco jak w piekle. Widoki, kurcze, zabytki, przyroda, natura, ludzie, wszystko. Powiem wam, że uwielbiam Hiszpanię. Chyba się taki przeprowadzę. Cena wypożyczenia leżaka to 6 euro i tak samo za parasolkę płacimy 6. Tutaj oczywiście palmy, żółte skały i kolejna plaża w okolicach starego zamku Benidorm. Jest i ten arcyciekawy budynek, który zawsze wtedy z kolejki, z tramwaju. Ale tutaj, za tym wielkim półwyspem, znajduje się kolejna ładna plaża Finestrat. Nie jest to może odpowiednia pora i temperatura do zwiedzania, ale dzięki temu możemy tutaj podziwiać takie miejsce jak to, Playa Finestrat. Wszedłem, ermita La Cala Benidorm, mała kapliczka tutaj u góry. I stąd rozpościera się przepiękny widok na Benidorm. O, cudownie. A zatem podziwiajmy. I tutaj na górze była kiedyś rzymska warownia. Ale chyba do tej pory nic z niej nie pozostało. I tylko cykady tam gdzieś hałasują.
Jak się okazuje, to jedyne pozostałości tego rzymskiego fortu. I to już tyle w tym odcinku. U góry tam hałasują cykady. Straszny hałas, moi drodzy, straszny hałas. Ani chwili spokoju. Także cóż, to był bardzo dany dzień. Najpierw Zamek Mawrów, Guadalest dokładnie, i teraz Benidorm, a ja będę musiał się dostać z pracą do Alicante. Czyli cóż, łapię jakiś autobus, jadę na stację tramwajową i stamtąd też tramwajem ponad godzinę do Alicante, także jutro kolejny dzień, ostatni, łażenie z plecakiem i wieczorem samolot powrotny do Wielkiej Brytanii, no niestety. Wszystko co fajne, to się szybko kończy. No dobra, to do zobaczenia.